Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj odcinek pod lupą, a pod lupę bierzemy Super Pershinga, tak jest. Oczywiście bardzo duży mój jest sentyment do tego czołgu, ponieważ to naprawdę pierwszy film na moim kanale był o Super Pershingu. Oczywiście no, z jakiegoś tam konkursu był pierwszy, ale taki prawdziwy film właśnie dotyczył Super Pershinga. Po co robię to drugi raz? Otóż ktoś z was zasugerował w komentarzu, i zresztą miał rację, że niektóre czołgi troszeczkę się zmieniły i być może wypadałoby odświeżyć po prostu to pod lupą. Dodatkowo nie zrobić tak rozwlekłego i tak anemicznego, jak był ten pierwszy film. Nie wchodźcie, nie szukajcie po internetach, nie oglądajcie tam tego filmu. Dzisiaj jestem najedzony, pełen energii i taki też będzie ten film. Słuchajcie, Super Pershing. Oczywiście Wargaming wycofuje się z właśnie tego typu czołgów, czyli czołgów, które mają matchmaking tylko do dziewiątek, ponieważ coś tam im nie pasuje w tym całym matchmakerze. Ale nie martwcie się, na 100% będzie można jeszcze kupić tego typu pojazd, więc no, zrobienie tego filmu jest po prostu zasadne. Być może ktoś z was w przyszłości będzie chciał sobie go nabyć. Model w tym momencie jest w HD, czyli bardzo, bardzo się różni od tego właśnie pierwotnego. Cóż tutaj się zmieniło? Otóż czołg dostał całkiem spore buffy do pancerza. One niby pozornie są niewidoczne, ale w grze zaczynają działać. Pierwsza rzecz, którą należy omówić, to oczywiście pancerz i zróbmy to. Otóż jest i pancerz Super Pershinga. To, co widzicie tutaj na niebiesko, to jest pancerz warstwowy, czyli dodatkowe blachy albo jarzmo działa na przykład. I tak, co my tu mamy? Usuniemy sobie najpierw pancerz warstwowy i zobaczmy podstawowy pancerz, jaki tutaj jest. 101 mm mamy z przodu. Z dołu 76 mm ma płyta i wieża 101 mm. Z boku troszeczkę gorzej, 76. Tutaj słaby punkt Super Pershinga, wiadomo. Mamy pierwszą część 76, natomiast z tyłu mamy 50. To jest ważna informacja dla osób, które zamierzają strzelać pod kątem do Super Pershinga. Pamiętajcie, że tu pancerz jest taki dzielony na dwa, że tak powiem, czyli nie celujemy w przednią część, tylko raczej w tą tylnią, gdzie jest naprawdę łatwiej przebić po prostu, zakładając, że macie działo o bardzo niskiej penetracji oczywiście. Dalej, z tyłu oczywiście ten pancerz jest słabiutki, ma 50, wieża 76, no i góra, jak ktoś wyłapał od baboka strzał, to zdaje sobie sprawę, że wszystko, co tutaj wejdzie w dupkę, to będzie bardzo, bardzo bolało. Natomiast z przodu potrafi nieźle przyjąć, nawet i za zero strzał od arty czasami Super Pershing. Nie wiem, jak to się dzieje, ale czasami się to właśnie dzieje. Dobra, ale włączmy sobie ten pancerz warstwowy, ponieważ jest to czołg bardzo unikalny w World of Tanks. Ja go kiedyś sprzedałem. Słuchajcie, rozegrałem tym czołgiem grubo ponad 1000 bitew. Po prostu mi się znudził, go sprzedałem. Natomiast jak dowiedziałem się, że wchodzi w HD, no to zrobiłem misję na niego i dostałem za darmo. Proszę bardzo, tak wygląda pancerz warstwowy. Po pierwsze, mamy przednią taką osłonę jarzma ze skrzydełkami tak zwanymi. Co to daje? Otóż, moi drodzy, często widząc ten czołg, przeciwnik zmienia na pocisk goldowy i zakładając, że ten pocisk goldowy to jest APCR, to jest wszystko w porządku. Pocisk podkalibrowy wchodzi w obie płyty zazwyczaj. Natomiast w momencie, kiedy jest to pocisk hit, a jest sporo goldowych pocisków właśnie hitów, no to nic nie wejdzie w ten czołg. Nie wiadomo, jakie działo i tak nie wejdzie. Jak to się dzieje, to oczywiście macie w szkole czołgisty, nie będę tego omawiał. Jaki tu jest pancerz? A więc z przodu mamy 88 mm, bardzo długą i grubą płytę. Co prawda z boku tutaj jest 38 i 76, natomiast jest to pod takim kątem, że tutaj chroni wszystko. Kolejny plus Super Pershinga to jest oczywiście ta płyta, a raczej te płyty, bo tutaj są aż dwie, zobaczcie.
Dwie płyty, każda o grubości 38 mm. Pamiętajcie, że przy każdej penetracji pocisk traci swój impet, swoją zdolność penetracji, więc tak naprawdę strzelając w to miejsce, bardzo, bardzo dużo strzałów za zero. Oczywiście weak spot pierwszy jest tutaj, można tu walić, aczkolwiek jak widzicie jest mały. O wiele lepsze efekty często można uzyskać waląc pod tą osłonę tutaj i oczywiście tutaj potrafi wchodzić. A jaki jest największy weak spot? Słuchajcie, główna zaleta oprócz właśnie tego pancerza warstwowego Super Pershinga to jest opuszczanie działa. Jest tutaj 10 stopni i to aż prosi się, żeby wystawić wieżę i strzelać. Niestety jest to błąd. Jest to chyba jedyny czołg, którym naprawdę bardziej opłaca się wyjechać całym niż wystawić wieżę. Dlaczego? Dlatego, że główny weak spot, który wszyscy ładują, znajduje się właśnie tutaj. Co prawda, tutaj pancerz jest 101 pod kątem taki i potrafi nie wchodzić, natomiast w garnek wchodzi bardzo, bardzo dużo. Pewna rzecz jest, która może zmylić. Zróbmy model. Te dwa tutaj wysięgniki. Tego tak naprawdę nie ma. Ludzie boją się, że jeżeli zaczną strzelać w garnek, to po prostu pocisk tutaj się zatrzyma na tym ustrojstwie. Niestety tak nie jest, ponieważ model wygląda właśnie tak. Czyli tego tutaj w ogóle nie ma i bez żadnego ale należy strzelać właśnie tutaj, nie patrząc na to. I co jeszcze można powiedzieć? Oczywiście ten czołg można objechać, ponieważ jest bardzo wolny, natomiast nie jest to takie proste. On jest dosyć żwawy, powiedziałbym, jak na bardzo słaby silnik. Wróćmy może sobie do WOTA. Słuchajcie, jest tutaj bardzo słaby silnik, czyli 500 koni przy masie 51 ton, czyli słabiutko, prawda? Niemniej jednak obrót tego czołgu jest całkiem spoko i nie czuje się takiej aż potwornej mułowatości, jak w przypadku niektórych innych pojazdów. Jak należy grać tym czołgiem? Tak jak mówiłem wam, jest wiele sytuacji. Jeżeli jesteście blisko przeciwnika, to o wiele lepiej wyjechać jest na niego całym czołgiem, niż wystawić tylko wieżę. Bo jeżeli wystawicie wieżę, to on będzie instynktownie pakował wam w ten garnek. A jeżeli wyjedziecie całym, to może spanikować i strzelić gdziekolwiek w inne miejsce. Na przykład w dolną płytę. A tutaj, moi drodzy, w dolną płytę nie należy absolutnie strzelać. Pamiętajcie o tym. Co innego, oczywiście, jeżeli jesteście w bardzo dużej odległości od przeciwnika, wtedy można wieżę wystawić, ponieważ garnek, to nie przesadzajmy, nie jest aż taki duży, że za każdym razem będziemy obrywać. Jaka jest wada tego czołgu? Oprócz mobilności, o której już wspomniałem, na pewno wadą jest penetracja działa. I ktoś z was powie, zaraz, zaraz, przecież to jest medium tank, więc co ty chcesz? Jest penetracja tutaj chyba 170, proszę bardzo, czyli spokojnie wystarcza. Problem w tym, że gdyby to był czołg szybki, to rzeczywiście 170 byłoby ok, natomiast jest to czołg wolny i bardzo, bardzo często w grze spotykacie się frontalnie z ciężkimi czołgami przeciwnika. A to niestety powoduje, że takiego ISA 3 będziecie mieli bardzo ciężko przebić. Oczywiście można mu w daszek tam rąbać, ale dostał buffa w ten daszek. Już nie wchodzi za każdym razem, tak jak to kiedyś wchodziło. Więc trzeba używać w wielu sytuacjach, jeżeli chcecie wygrać bitwę, pocisków goldowych. Ponieważ niektóre, no pamiętajmy, wyrzuca nas nawet na dziewiątki. Dziewiątki ciężkie są nie do spenetrowania bez golda dla tego czołgu. Więc albo będziemy starali się przebijać goldem, albo w ogóle nie uciekniemy tym pojazdem, bo gdyby to był normalny med, to zasada jest taka, wyjeżdżacie, widzicie E75, okej, mam 170 penetracji, nic mu nie zrobię, tył zwrot, uciekam. Niestety, tym nie uciekniecie, bo E75 jest prawdopodobnie szybszy od niego. Czy więc opłaca się kupić ten czołg? Jak najbardziej. Jest on dosyć tani. Problem jest taki, że Wargaming ma dziwną politykę ostatnio dodawania jakichś rzeczy typu gold, premka i tak dalej. Najbardziej klarowna sytuacja dla mnie jest zawsze, kiedy w sklepie jest czołg goły i można go sobie kupić. Natomiast jeżeli jest
w zestawie z czymś tam, to wtedy już nie jest to takie proste. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że pojazd ten daje naprawdę, naprawdę sporo radości, ponieważ są w grze takie momenty, które was zadziwią. Będą na przykład na was nacierały dwie ciężkie dziewiątki i o dziwo zaczną nawalać za zero. I to jest właśnie ciekawe. Ja lubię właśnie takie czołgi, które oferują, w ogóle czołgi, pojazdy w ogóle, które oferują jakąś unikalną cechę, a właśnie w przypadku Super Pershinga tą unikalną cechą jest jego warstwowy pancerz. Pamiętajmy też, że tutaj jest ograniczenie do dziewiątek, czyli wiele bitew będziemy na topie. A jeżeli jesteśmy na topie, to też jest szansa, że tych ósemek będzie mało i naprzeciw będziemy mieli pojazdy poziomu siódmego. Będą to czołgi ciężkie, ale jednak poziomu siódmego. I teraz walka na przykład z radzieckimi isami albo chińskimi, chińskim isem dwójką, Francą jakąś, jest spokojnie do wykonania i ta penetracja nam wystarcza, nie użyjemy ani jednej złotej pestki, to wam po prostu gwarantuję. Pewnym problemem dla tego czołgu może być Tygrys jedynka, który pojedynek, jeżeli zaczniecie się strzelać z nim, nie będziecie się ruszać, to pojedynek wygra, ponieważ ma naprawdę jego 88 długa dostała niezłego buffa i po prostu ten czołg spamuje. Dobra, to tyle. Po kilku latach posiadania tego czołgu mogę stwierdzić, że był to dobry zakup, bawiłem się świetnie. Dzisiaj oczywiście są troszeczkę inne realia. Czołg jest też wolny, więc narażony na ostrzał baboka, ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście artyleria zostanie przebudowana w WoCie i nie będzie to tak dokuczliwe jak teraz. No, zobaczymy. Gdybym miał go kupić jeszcze raz za te tam 7000 golda, to prawdopodobnie bym go kupił, bo to jest pojazd jedyny w swoim rodzaju w World of Tanks. I to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. A, jeszcze jedna rzecz. Nie mówiłem, jakie tutaj dodatki. Te dodatki widzicie, załogę też widzicie. Tu się nic akurat nie zmieniło. No dobra, to już naprawdę kończę. Trzymajcie się. Do usłyszenia.